Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w kolejnym programie Przekrój Tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I pan Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam pani redaktor, witam pani przewodnicząca, dzień dobry państwu. A dzisiaj porozmawiamy troszkę o budżecie miasta Płocka na przyszły rok, który będzie omawiany i uchwalany podczas grudniowej sesji Rady Miasta. I oczywiście najbardziej interesująca część dla mieszkańców to ta część, która dotyczy inwestycji. Które z tych inwestycji zapisanych w projekcie na razie budżetu na rok przyszły według Państwa są najważniejsze, a które być może zupełnie niepotrzebne? Zacznijmy od pani Violi. Znaczy trudno tak wprost odnosić się, które z tych inwestycji są niepotrzebne, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że każda inwestycja ma jakieś uzasadnienie i ewentualnie potrzeba i jej realizacji jest. Tylko kwestia, czy akurat w tym momencie jest konieczne w danej kwestii podejmowanie decyzji w tym roku budżetowym, czy jest szansa na to, żeby ewentualnie tę inwestycję przesunąć w czasie. Oczywiście to są pewne priorytety, pewne wskazówki, pewne najważniejsze działania, które powinien realizować samorząd w kwestii zabezpieczenia podstawowych interesów mieszkańców Płocka, zapotrzebowania na podstawowe elementy typu dojście do domu, czyli droga, ciąg pieszojezdny, woda, kanalizacja i tak dalej. To są te podstawowe elementy, które powinny być zabezpieczone przez samorząd dla mieszkańców. Ja chciałabym się odnieść też w pewnej kwestii również w zakresie tych wydatków inwestycyjnych do kwoty, bo oczywiście mieszkańcy może jeszcze nie wiedzą, ale to poinformujemy, że budżet 2020 roku na razie w tym projekcie, który został nam przedłożony, on jeszcze będzie podlegał pewnie ewaluacji, będzie jeszcze autopoprawka prezydenta. Na razie jest zaproponowanych 246 milionów na te wydatki, z czego ja sobie pozwoliłam już odjąć, aż blisko 8,5 miliona to są wydatki związane tylko z realizacją budżetów obywatelskich. Oczywiście to nie jest budżet obywatelski jednego roku, co oczywiście często podkreślają mieszkańcy, że powinny być w danym roku realizowane te inwestycje, które zostały wskazane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego do tego roku budżetowego, do które te środki zostały przypisane. Oczywiście nie zawsze tak jest i stąd tak duża kwota, blisko 8,5 miliona w tym budżecie stanowią aż wydatki na budżet obywatelski, co oczywiście jest tożsame z tym, że musimy to realizować, bo to jest wynik głosowania mieszkańców i to jest oczywiście zasadne. Tym bardziej, że jest już ustawowo kwota w odpisie budżetowym, która zawsze powinna istnieć. Ale rzeczywiście jest to więcej niż przewiduje dany rok budżetowy i dobrze, że to jest pisane. Mam nadzieję, że będzie skutecznie zrealizowane, bo to też sam zapis w budżecie, to też dla jasności sprawy nie jest jednoznaczne z tym, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu roku. Tak jak pan radny wie doskonale, też ma to doświadczenie, część inwestycji jest przesuwanych później w czasie albo zdejmowanych z danego roku budżetowego i przesuwanych na kolejny. Gdyby od tej kwoty jeszcze, od tych 246 milionów, oprócz wydatków związanych z realizacją budżetu obywatelskiego, odjąć jeszcze stricte te kwoty, które dla nas jako przeciętnych mieszkańców nie stanowią jakby widocznego oglądu inwestycji w terenie, czyli na przykład podwyższenie kapitałów zakładowych spółek, bo tego fizycznie mieszkańcy nie widzą. Czyli to są dwie Wisły i inwestycje miejskie, to jest MOSiR i ZOS. To zostaje nam tak naprawdę 210 milionów blisko. Zderzając to z 2019 rokiem, gdzie było 318 milionów, to jest różnica. Czyli de facto możemy pierwsze podsumowanie wysnuć, że jest zdecydowanie mniejszy budżet inwestycyjny niż w roku 2019. To jest pierwsza kwestia. Natomiast już odnosząc się stricte do pani pytania, które z tych inwestycji mogłyby na przykład zostać przesunięte w czasie, bo tak jak powiedziałam, nie chcę dyskutować, które można zdjąć, to ja bardziej bym zapatrywała się pod kątem inwestycji, na które oczekują mieszkańcy od kilkudziesięciu lat. Myślę przede wszystkim o mieszkańcach ulicy Granicznej i Wodnej,
gdzie wielokrotnie, zresztą oni byli na sesji, Rada Osiedla wnioskowała o to, żeby ta inwestycja znalazła się w budżecie. Był tam pewien konflikt z mieszkańcami, został rozstrzygnięty decyzją wojewody, jakby sprawa jest już czysta, załatwiona. Mało tego, prezydent poprzez wypowiedź pana Woźniaka w 2018 roku po orzeczeniu już wojewody wypowiadał się, że ta inwestycja oczywiście no, wprost nie może powiedzieć, że znajdzie się w 2018 roku, ale w 2019 roku postara się. Nie ma w 19, nie ma w 20, nie wiem w którym roku będzie. Takich inwestycji jest oczywiście sporo, potrzebnych inwestycji, na które oczekują mieszkańcy, które są zgłaszane między innymi podczas spotkań z mieszkańcami, na których my jako radni też bywamy. I uważam, że pod tym kątem powinniśmy też przede wszystkim przyjrzeć się temu budżetowi. Ale dobrze rozumiem, że tej ulicy Granicznej nie ma w budżecie na przyszły rok? Nie, pani redaktor, szanowni mieszkańcy, nie ma tej ulicy w budżecie. A ta najważniejsza według pani w przyszłym roku to która? Trudno tak też mi odnieść się. Na pewno bliskość tych inwestycji, które są związane z moim okręgiem wyborczym, też dużo za tym przeważa. Ja cieszę się, że jest realizowana między innymi ulica Żytnia, też na osiedlu Wyszogrodzka, bo też mieszkańcy tam wielokrotnie oczekiwali na realizację tej inwestycji. Tam są po prostu płyty betonowe, które już są połamane. I oczywiście też ze względów bezpieczeństwa, tak, bo zawsze mówimy o tym, żeby zdjąć też pieszych z jezdni, żeby wybudować wreszcie chodnik i żeby można w normalnych warunkach poruszać się po drogach naszych osiedli. Także też no, to może jest tak w całym budżecie wydawałoby się, że mała inwestycja, ale dla tych mieszkańców, którzy czekają na to od kilkudziesięciu lat, jest to bardzo ważne. Więc to nie tylko tak, że spektakularne, takie duże 30, 40, 50 milionowe inwestycje, ale czasami inwestycje, które sięgają nam 2 czy 3 milionów. Tak samo nie ukrywam, że cieszę się, że w końcu jest Maneżowa ulica realizowana, bo to też jest sukces niejako tych mieszkańców, którzy wreszcie zobaczą normalną drogę, którą można się poruszać. Panie Tomaszu, jak z pana? Która najważniejsza, którą można odsunąć? Pani redaktor, szanowni państwo, ja zacznę z takiego punktu widzenia bardzo ogólnego, ponieważ faktycznie w tej mojej 5-letniej działalności radnego miasta nauczyłem się o wiele więcej niż sobie wyobrażałem w kontekście właśnie budżetu miasta, bo po pierwsze każdego roku przez te 5 lat, gdy podsumowaliśmy to, czego oczekują od nas mieszkańcy, a to jest w mojej ocenie najważniejszy punkt widzenia bycia radnym, to jakby na wszystkie procesy inwestycyjne, te, na które oczekujemy wszyscy, potrzeba jest 2 miliardów. To jest naprawdę temat bardzo rozbudowany, temat, do którego chyba nigdy samorząd miasta w sensie nie będzie miał takich finansów, które pozwalają spełnić te wszystkie oczekiwania. I faktem jest, że jeżeli każdego roku ta średnia gdzieś tam wychodzi trochę ponad 200 milionów, w niektórych latach no, troszkę więcej niż nawet 250 milionów, ale wiemy, że w pewien sposób to możemy zrealizować 1/10 tego, czego oczekują od nas mieszkańcy. I kwestia jest taka, że to są bardzo trudne wybory, tak? Co w tym roku, co w przyszłym roku, co w ogóle w najbliższych latach się nie znajdzie. I w kontekście jeszcze tego, że wchodzą nam pewne inwestycje, które jakby są zrozumiałe dla nas wszystkich, dla wszystkich radnych, ale one determinują tak naprawdę kształt budżetu. Mam na myśli oczywiście rozpoczęcie realizacji procesu inwestycyjnego przebudowy stadionu, tak? Bo umówmy się, że dźwignięcie takiej inwestycji w tych najbliższych 3 latach przez samorząd miasta jest naprawdę nie dość, że bardzo odpowiedzialne, to no jeszcze trzeba uważać naprawdę, żeby na tej inwestycji de facto się nie wyłożyć, powiem tak kolokwialnie. Natomiast faktem też jest, że zgadzam się 100% z koleżanką radną, że w ocenie mieszkańców to zawsze nie jest sukces prezydenta, czy to nie jest sukces nas radnych, bo to jest nasza praca i zostaliśmy do tego powołani i musimy robić swoje. Oczywiście nie wszyscy tak skupiają się, bo widzę, proszę zwrócić uwagę, że te nasze karteczki u pani przewodniczącej i u mnie świadczą o tym, że my naprawdę analizujemy ten budżet, przypatrujemy się i porównujemy z poprzednimi latami oraz z takimi możliwościami budżetu. I ja też cieszę się z tego, że są pewne inwestycje, które nie są właśnie takie spektakularne, gdzie w świetle kamer będzie można poszczycić się na cały świat, że zbudowaliśmy coś za kilkadziesiąt milionów, ale to będzie sukces tych mieszkańców, którzy czekają kilkadziesiąt lat na pewne inwestycje. I ja się zgodzę na przykład z ulicą Maneżową czy z ulicą Żytnią, ale też w pewien sposób no jakby
przejdę tym mostem na te osiedle, gdzie ja jestem tu z tego okręgu wyborczego i też cieszę się, że jakby to nasze zapotrzebowanie jest dużo większe, to jest zrozumiałe. Mieszkańcy codziennie jakby przekonują nas i cały czas podpowiadają nam, co zrobić, jak zrobić, natomiast no, budżet nie jest z gumy, cieszymy się z tego, co mamy i cieszę się, że dalej będziemy kontynuować tak naprawdę budowę Parku Mościckiego, będziemy kontynuować przebudowę ulicy Kolejowej, bo to nie są jakieś wielkie inwestycje strategiczne dla miasta, ale tu osiągną realny sukces mieszkańcy, którzy czekali po prostu na tę ulicę, nie wiem, 40 lat załóżmy, tak? I takich ulic jest sporo i ja właśnie jakby skupiam swoją uwagę i skupiam swoją działalność na takich drobnych inwestycjach. To są bardzo często remonty chodników, bardzo często remonty tych mniejszych ulic, ale de facto one mają taki naprawdę realny wpływ na jakość życia mieszkańców, bo dla przykładu właśnie ta ulica Maneżowa. Przecież mieszkańcy też sygnalizowali tę potrzebę przebudowy tej ulicy od wielu, wielu lat i to będzie naprawdę wielka chwała dla tych ludzi. Biorę odpowiedzialność za te słowa, które za chwilę powiem. Oni dużo bardziej będą cieszyli się z tego, że mają nową ulicę Maneżową, niż z tego, że powstanie stadion za 170 milionów. I takich jest wiele inwestycji. Dla przykładu odbiegnę trochę od tematu, ale w tym tygodniu mieliśmy okazję dzięki działalności społecznej grupy ludzi oddać w szpitalu wojewódzkim kącik takiej strefy dla rodzica. Ja nie widziałem w ludziach, w dzieciach, które tam są w tym szpitalu, takiego szczęścia, jak oznajmiliśmy publicznie, że budujemy wielkie inwestycje przy szpitalu, za kilkadziesiąt milionów przebudujemy przychodnie. To było mniejsze zadowolenie społeczne niż jakby ten taki skromny proces tego kąciku zabaw dla dzieci czy dla rodziców. Bo to było bardzo potrzebne z punktu widzenia danej grupy mieszkańców i bardzo podobnie jest w naszym budżecie na 2020 rok. No jakby mówię, cieszę się, że są te inwestycje osiedlowe potrzebne zarówno z punktu widzenia mojej skromnej osoby, czy z punktu widzenia pani radnej Teresy Kijek, z punktu widzenia Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie, Pradolina Wisły, Góry, Ciechomice. Cieszę się z tego, o czym mówiła również pani przewodnicząca. Trochę się boję z punktu widzenia bycia radnym na najbliższe lata, że jakby to, że musimy w pewien sposób zmierzyć się z tym dużym procesem inwestycyjnym, czyli budową stadionu, trochę odstawimy te inwestycje mniej spektakularne no w przyszłości. Właśnie, bo może w przyszłości. Tutaj ja nie mówię o 2020 roku, nie? Naszym słuchaczom, że co prawda w przyszłym roku to będzie 37,5 miliona, około 37,5 miliona złotych, ale jednak już w 2021 i w 2022 to będzie po 60,5 miliona złotych rocznie. To biorąc pod uwagę, że ten budżet inwestycyjny wynosi około 200 milionów złotych, to jest naprawdę ponad 1/4 tego budżetu. O kredytach, pani redaktor. Dokładnie. Bo w tamtym roku mieliśmy 58 na minusie, przynajmniej według tego projektu, bo ja bazuję na projektach. Teraz mamy 58, a mieliśmy 69 w 2019, czyli tylko przez te dwa lata zebraliśmy 127 milionów, które musimy skredytować. Jeśli porównać do tych inwestycji, które realizujemy i skali, jeśli mówimy o tych 200 milionach, załóżmy średnio, no to tak naprawdę przez dwa lata my zrobiliśmy połowę takiego budżetu inwestycyjnego, pojechaliśmy na kredycie, ale ten kredyt trzeba spłacać. Dzisiaj mamy do spłaty w 2020 roku w budżecie 52 miliony złotych z tytułu kredytów, pożyczek i papierów. Czyli to jest 52 miliony, które musimy oddać. Czyli wzięliśmy 127 przez dwa lata, ale w jednym roku już oddajemy 52. I to jakby nasze obawy, bo ja też mam te obawy, to nie jest jakiś tam nasz, nie wiem, populizm, nasza jakby niewiedza, czy nasza chęć czepiania się, tylko pamiętajmy o tym, że również przed nami jest nowa perspektywa unijna, w 2021 się zacznie i dobrze by było, gdybyśmy my wtedy mieli z punktu widzenia gminy na wkład własny po to, żeby ściągać niewątpliwie te jedne, pewnie z ostatnich takich pieniędzy kierowanych w RPO też dla województw czy dla miast. I kwestia jest taka, że ja się boję jako po prostu radny i myślę, że wszyscy mają takie obawy niezależnie od przynależności partyjnej, że jakby patrząc tylko przez jakby jedną wielką inwestycję, pewnie potrzebną, jaką jest stadion, żebyśmy nie zapomnieli o zwykłych potrzebach ludzi, tak? I stąd po co ja to mówię? No po to, żeby
miasto, to oczywiście jest jakby logiczne, natomiast warto o tym przypominać, było dobrze nastawione na każde inne źródło pozyskania środków, bo musi być miasto na tyle elastyczne, żeby pozyskać od Urzędu Marszałkowskiego, od Samorządu Województwa, z RPO te środki, ale również, żeby bacznie obserwowało i nie patrzyło przez pryzmat takiej czy innej polityki, bo z punktu widzenia mieszkańców to nie jest ważne, ale też, żeby się bardzo mocno otworzyło na te narzędzia, które są w ministerstwach, ponieważ no, przepraszam za wyrażenie po raz drugi, to nie jest tak, że ja się czepiam tego stadionu, ale z punktu widzenia czy to ulicy Maneżowej i jej mieszkańców, ale z punktu widzenia mieszkańców mojego osiedla, to przepraszam, ale zdecydowana większość będzie z tyłu głowy miała jako 101 potrzebę budowy tego stadionu, a bardziej mnie będzie dociskała, mówiąc pani Kominek, ten chodnik to 35 lat nie jest wyremontowany, a ta mała ulica to 20 lat. Mnie nie interesuje to, że wystawiacie ten stadion, bo ja nie chodzę na mecze. Mnie interesuje to, żebym ja bezpiecznie dotarła do domu, bo proszę was o to niezależnie, czy pan jest radnym, czy pana poprzednicy są radni, to ja proszę od 20 lat na jakby patrzę na brak tej inwestycji. Więc no ja podkreślam to z punktu widzenia bycia radnym, żebyśmy nie zapomnieli o tych podstawowych potrzebach mieszkańców, bo to będzie droga do nikąd. A myślę, że pani Wioleta chce odpowiedzieć, ale zrobimy to tuż po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witamy się po przerwie. Ja tylko szybciutko przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Wioletta Kulpa i pan Tomasz Kominek i kontynuujemy temat przyszłorocznego budżetu i tej największej inwestycji, która w tym budżecie nam się zaznacza i jak wspomniał pan Kominek przed przerwą, może zdominować, niestety te inwestycje spowodować, że mniejsze nieco będą zagrożone do realizacji. Pani Wiolu, co pani na to? Znaczy ja nie chciałabym przede wszystkim, żeby naszą audycję zdominował stadion, bo to nie w tym rzecz. To jest obietnica prezydenta w momencie, kiedy awansowała Wisła do Ekstraklasy i to jest jego zobowiązanie, które złożył publicznie przed kibicami, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast po pierwsze, ja nie mam pewności. Ja kiedyś, kiedy zaczęliśmy dyskusję na temat projektu i ewentualnie formuły budowy tego stadionu, to prezydent, pamiętam, że mówił o tym, że stadion będzie kosztował 80 milionów. Ja wtedy mu powiedziałam, że najmniej 100 milionów. Wówczas mnie wyśmiewał. Później kwota urastała do 120 milionów, bo trzeba było jeszcze VAT dodać podobno. Teraz mamy 168 milionów. I teraz ja nie jestem pewna z punktu widzenia radnej, ponieważ pan Terebus dwie sesje wstecz nie potrafił odpowiedzieć na żadne moje pytanie związane z uwagami KIO i z tymi rzeczami, które nie zostały uwzględnione. To, co chcieliśmy uzyskać poprzez PFU, a wykonawca w ramach Zaprojektuj i Wybuduj tego nie złożył. I teraz pytanie, czy my jako miasto decydujemy się na rozszerzenie tego projektu, który zaproponowała firma Mirbud i ostatecznie będzie to realizować, czy realizujemy to w jakimś okrojonym projekcie, który oni przedstawili i odwołując się do KIO wygrali to postępowanie. I teraz jeśli my chcemy zrobić stadion na miarę swoich potrzeb, no bo jeśli coś robimy, to ja nie chcę robić czegoś na wczoraj, tylko na jutro. Czy jeśli coś chcemy zrobić na miarę naszych potrzeb i tego, co ma służyć nie tylko pod kątem meczów piłki nożnej, ale pod kątem realizowania innych zamierzeń na tym obiekcie, żeby... Ale tego pan Nowakowski już będąc w tym studiu zresztą zapowiedział, że to będzie stadion wyłącznie pod spotkania piłki nożnej. To jest bzdura totalna. To jest bzdura totalna, jeśli my stadion chcemy wykorzystywać tylko na mecze piłki nożnej. I jeśli ja dzisiaj usłyszę, że dzisiaj płacimy 168 milionów, ale na przykład za 2, 3, 4, 5 miesięcy pojawi się informacja, że musimy dołożyć 20 milionów, no to pytanie, ile tak naprawdę, bo ja sugeruję, że około 200 milionów będzie nas ten stadion kosztował, że to nie jest ostateczna kwota. I teraz przekładając na inwestycje i na te środki unijne o nowej perspektywie, przecież Tomku, doskonale wiesz, że perspektywa nowa unijna, żadna nowa unijna perspektywa, która się otwierała, nie otwierała od razu podwoi ze swoimi środkami. Te środki były uruchamiane z opóźnieniem 2-3 letnim dopiero. Zgadzasz.
Czyli weźmy to pod uwagę, że możemy nie liczyć na żadne wsparcie, jeśli chodzi o środki zewnętrzne unijne przez najbliższe co najmniej 2 lata. Czyli musimy zaplanować tak budżety, okroiwać je, czyli miejmy tą świadomość, że roku 2021 i 2022 może być totalna posucha, jeśli chodzi o inwestycje w mieście Płocku. I zdajmy sobie z tego poważnie sprawę. A drugi element to jest taki, że jeśli realizujemy inwestycje w mieście, to myślmy przede wszystkim o tych mieszkańcach. Myślmy o tych mieszkańcach pod kątem tego, żeby nam nie ubywało tych mieszkańców, bo jeśli ludziom się będzie tu żyło gorzej, źle, z perspektywy swojej funkcjonowania w tym mieście 10, 15, 20, 30 lat wstecz, albo że mają tak samo, jak mieli przez te 30 lat, no to nie dziwmy się, że nam odpływa ilość mieszkańców. Ja tylko jedną rzecz chciałam tak poddać może pod zastanowienie się. Dlaczego stadion budujemy z własnych środków, z tak dużych środków, a tymczasem aquapark czy też park wodny no nie finansujemy, czy mamy finansować w partnerstwie prywatno-publicznym. Tak. To wydaje mi się jest inwestycja trochę większej potrzeby publicznej niż stadion dla kibiców. Tak samo jak teraz pojawiło się pytanie dotyczące spalarni, bo jeśli mieliśmy 23 miliony, ściągaliśmy od mieszkańców z tytułu podatku, opłaty za śmieci, a teraz ściągamy 30 milionów, czyli o 7 milionów więcej mieszkańcy będą musieli włożyć do kasy miasta za śmieci. Jeśli nie myślimy o tym, żeby chociaż w jakiś sposób ominąć tą opłatę marszałkowską, czyli nie wiem, to trzeba jeszcze sprawdzić w przepisach prawa, jak jest z funkcjonowaniem kolejnych spalarni w województwie mazowieckim. Bo dla mnie tak naprawdę to jest poważna potrzeba dla mieszkańców Płocka i zastanowienie się, jak obniżyć koszty utrzymania w mieście Płocku, między innymi poprzez obniżenie opłaty za śmieci. Właśnie, ja bym chciała zadać takie pytanie, z jakiego klucza dobierany jest sposób finansowania tych dużych inwestycji? Bo tutaj mamy właśnie aquapark, mamy Jar Brzeźnicy, też partnerstwo prywatno-publiczne, no wydaje się, że służyłoby większej ilości mieszkańców. Ale już kolejkę mamy w budżecie. Ale na przykład... Z nadbrzeża do Placu Obrońców Warszawy. Dokładnie, czy stadion, czy filharmonię tak. Mamy już z budżetu miasta. Z jakiego klucza jest ten dobór? Czy to jest, widzi mi się władzy, czy ktoś... Nie wiem, przeprowadzę jakąś ekspertyzę zewnętrzną, żeby zadecydować o tym. Pani redaktor, ja żałuję, że pani nie może zadać tego pytania panu prezydentowi, bo... Ja też bardzo żałuję, tylko zaznaczę, że zapraszaliśmy też przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Ja mogę odpowiedzieć jakby za siebie, że faktem jest, że kreatorem pomysłu budowy takiego, a nie innego stadionu jest pan prezydent. Radni jakby również widzą taką potrzebę, ale należy wspomnieć i podkreślić, że głównym kreatorem jest prezydent. Ja mówiłem i ja... jakby powtórzę swoje słowa, że gdybyśmy po naszej stronie była kreacja tego zadania, to po pierwsze nie rzucilibyśmy się na tego typu inwestycje, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie narzędzie, jakim jest własny budżet, czyli budżet miasta, ponieważ ta niepewność, o której pani przewodnicząca wspomniała, czyli pytanie, czy to się skończy na 170, czy na 200, czy na 210, uważam, że nikt nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja uważam, że te środki trzeba było tak gospodarsko podzielić, żeby nie zasilały one tylko i wyłącznie jednej inwestycji, bo dużo ludzi zadaje mi pytanie, panie radny, zagłosowałeś pan za tym, żeby budować stadion za blisko 200 milionów, a dlaczego pan nie może zagłosować za tym, żeby zmodernizować szpital miejski i on od tylu lat jest jakby w takiej, a nie innej potrzebie. I ja mówiłem od początku, nawet w 2018 roku podkreślałem wagę tak dużych pieniędzy, i zadawałem pytanie, dziś pytanie retoryczne, bo ja nie będę na nie odpowiadał. Natomiast czy nie warto było pomyśleć, żeby podzielić ten strumień ogromnych pieniędzy, patrząc na budżet miasta w perspektywie tej kadencji, proporcjonalnie na głęboką modernizację szpitala miejskiego, na modernizację tego stadionu i jakby na budowę w porozumieniu, o tym otwarcie mogę powiedzieć, z Płockim Teatrem, czyli jakby z jednostką samorządu województwa, odnośnie jakby budowy tej sali koncertowej. Natomiast na dziś oczywiście jakby to pytanie jest retoryczne, natomiast no, kreacja takich, a nie innych pomysłów wychodzi jakby i jest całkowita moim zdaniem odpowiedzialność w kontekście zaangażowania środków z budżetu miasta na tak ogromną inwestycję jest po stronie prezydenta. No, trudno to spodziewać się, żeby jeden radny czy drugi radny był kreatorem budżetu czy tak wielkich inwestycji. Natomiast ja też się zgodzę. 2021 rok w mojej ocenie, ja z natury jestem
skrajnym optymistą, ale na 2021 rok w kontekście i tej nowej perspektywy, która się rozpocznie, i środków, które jesteśmy w stanie zaciągnąć jako miasto, przepraszam za kolokwializm, też patrzę bardzo chłodno. Bardzo chłodno. No, niestety szkoda, że pan prezydent, ani nikt od pana prezydenta nie przyjął zaproszenia do tego programu, ponieważ chciałam zadać to pytanie. Czy ta realizacja stadionu nie jest mimo wszystko tak szybko, właśnie ze względu na to, że pan prezydent obiecał to w trakcie kampanii wyborczej? Bo z mojej perspektywy chyba rozsądniej byłoby jednak zaplanować te środki, najpierw orientując się, czy nie można wziąć skądś dofinansowania. Czy to z Ministerstwa Sportu, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, czy też być może w formule partnerstwa prywatno-publicznego, skoro można akwapark, to czemu nie stadion. Ale tak jak pani Violeta powiedziała, nie będziemy dominować tutaj rozmowy stadionem. Chyba zdominowaliśmy. Chociaż już właśnie zdominowaliśmy, ale ja zastanawiam się w kontekście też innych obietnic pana prezydenta. Mam nadzieję, że nie odbierze tutaj, że jestem nieco uszczypliwa, ale właśnie Jar Brzeźnicy. Od wielu, wielu lat jest to obietnica pana prezydenta, która wisiała nawet przez kilka miesięcy w Galerii Wisła. Piękne wizualizacje mieliśmy. Jest robiona, jest inwestor, są projekty, świetne wizualizacje. Nie ma, nic się tam nie dzieje. Oprócz wycinki drzew, podobno koniecznej. No, nie ma nic. Aquapark leży. Leży i nie wiemy o tym nic. Mediateka zapowiadana. Zostaliśmy zabrani. Tak, zostaliśmy zabrani właśnie jako dziennikarze do budynku, w którym na parterze będzie się mieściła. Zamiast tych pięknych wizualizacji, na które wydano 200 tysięcy złotych w konkursie i przekazano teren przy ulicy Miodowej, no mamy parter budynku, tak, wyremontowanego na Starówce. Modernizacja Kobylanki, mówi się o tym już od dawna, nie ma tego. Tor wyścigowy, o którym pan prezydent pisał już w 2014 roku, mam nadzieję, że lada tydzień podpiszemy list intencyjny wieńczący kilka miesięcy negocjacji. Nie ma nadal i nie ma nawet słów maleńkich o tym torze. No, mam wrażenie, że te obiecanki pana prezydenta, obietnice pana prezydenta nie są spełniane w takim zakresie, jak być powinny, lub nie są spełniane w ogóle, a ten stadion akurat musi być i ten stadion nam akurat zdominuje te najbliższe lata. No, nie wiem, czy tak państwo też to widzą. Może ja powiem coś, co może dla pana radnego Tomasza jest niewygodne, bo w końcu jesteście w koalicji również z prezydentem, w związku z tym może powiem, że z mojego punktu widzenia, ale nie jestem w tym odosobniona, prezydent ani jego otoczenie nie do końca przemyślało pewne inwestycje i jest to na zasadzie takiego od przypadku do przypadku. Czasami coś komuś do głowy wpadnie i to będziemy na siłę realizować. Rzeczywiście te projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla mnie to też jest pewna przypadkowość i nic, co pokazałoby realnie, co możemy zrealizować poważnie, bo to nie jest też kwestia wyłożyć 10 projektów i pokazać potencjalnym inwestorom, że mamy dla was oto takie propozycje i wchodźcie w to. To jeśli chcemy coś pokazać poważnego, to wejdźmy, zaproponujmy jeden projekt, spróbujmy go zrealizować, pokazać, że można, nawet pokazać innym inwestorom, że mamy już dobre doświadczenie w tym zakresie, bo bardzo przepraszam, ale dla mnie współpraca z Siemensem nie jest dobrym przykładem, jeśli chodzi o termomodernizację obiektów w mieście Płocku. Natomiast chodzi mi o taki budynek użyteczności publicznej, który byłby w stanie też nie obciążać za bardzo kosztami mieszkańców, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy wybudowali aquapark, chociaż już słyszałam, że to nie ma być aquapark, tylko normalny basen. Bo to też już słyszałam, że nie mamy obwodnicy, tylko no, taką drogę, która jest... Na temat obwodnicy to myślę, że oddzielny program powinniśmy zrobić, ale bo to jest... Wiele inwestycji zmienia swoje nazwy już po ich realizacji albo ewentualnie po przedstawionych planach.
I to też nie chodzi o takie inwestycje, które by nakładały horrendalne opłaty później za użytkowanie z tych inwestycji na mieszkańców Płocka. Jeśli myślimy o basenie, no to nie chciałabym, żeby te bilety były na przykład 3 bądź 4 razy droższe niż na nasze baseny w Płocku, bo to w żaden sposób nie będzie atrakcyjne. I stąd sądzę, że nie do końca jest to przemyślane. Natomiast to, co pani powiedziała, jest słuszne. Ja to wielokrotnie raz już mówiłam, że pan prezydent organizuje, znaczy bardzo lubi organizować konferencje prasowe i jego biuro. Organizują konferencje, przedstawiając niesamowite plany, tylko na papierze albo tylko o tym mówiąc. Natomiast jeśli coś nie dochodzi do skutku, to niestety już nie ma konferencji przepraszającej mieszkańców. Bardzo nam przykro, ale z jakiegoś powodu tego nie zrealizujemy. Czyli gdzieś po prostu to utonęło. Mamy plan, chwalimy się tym, ale nie mówimy o tym, że tego nie zrealizujemy. I to jest przykre, bo część tych inwestycji było właśnie mówione przed wyborami samorządowymi, kiedy prezydent kandydował na prezydenta i wtedy mówił, chwalił się tym wszem i wobec. Natomiast teraz, jak spełzło to na niczym, to niestety nie potrafi stanąć przed ludźmi i przeprosić najzwyczajniej w świecie i powiedzieć: przepraszam, nie udało mi się, to był zwykły chwyt tylko i wyłącznie w kampanii wyborczej, udało mi się tylko kupić ileś głosów wyborców. To tak samo jak ze szkołą podstawową numer 13. Chciał teraz likwidować, ale wcześniej przed wyborami nie mówił o tych planach. Więc mówmy szczerze, rozmawiajmy szczerze z mieszkańcami, co chcemy, jak chcemy to zrealizować, ale przede wszystkim jakie mamy realne szanse na to, żeby to zrealizować, bo nie jest sposobem wydanie, nie wiem, kolejnych 500 tysięcy, 200 milionów na kolejne projekty, co z tego, że schowamy je do szuflady, jak one nigdy nie ujrzą światła dziennego. To po co wydane te pieniądze? Przecież za te 200 milionów wrzuconych w jakiś projekt, w jakieś propozycje, które mogłyby stanowić jakąś podstawę do realizacji tej inwestycji, która nie ma szans jej realizacji, mogły zostać spożytkowane na, nie wiem, doposażenie jakiejś szkoły, która cieszyłaby się z tego, czy nawet jakieś takie proste remonty, o których też radny wspominał, że można zrobić coś dobrego dla mieszkańców, coś nawet niewielkiego, ale naprawdę im służącego i dobrze odebranego przez nich. To może tak na koniec jeszcze, żeby było bardziej optymistycznie, widzę zapisany w przyszłorocznym budżecie remont, a właściwie budowę miejskiego przedszkola numer 17. To chyba jest dobra i dobra wiadomość nawet dla mieszkańców, którzy... Tak, widzę, że 5,5 miliona złotych, tak? Jest, więc to chyba jest dobra informacja. O ile dojdzie to do skutku. Generalnie jesteśmy dużymi optymistami co do wielu inwestycji, a w zasadzie zdecydowanej większości, bo z punktu widzenia bycia radnym, to najlepiej jakby ten plan budżetowy oraz ten projekt został zrealizowany w 100%. Natomiast nauczyliśmy się przez swoją drogę, tak myślę, że będziemy oceniać dane inwestycje po rozpoczęciu i realizacji, a nie przed. To tak, to jest taka cenna uwaga w kontekście bycia samorządowcem, ale tam jest i parcele, i wiele innych ulic, i to przedszkole. Pewnie, że tak. Filharmonia jest też wpisana. Przyjdzie czas, będzie rada, że tak powiem. Natomiast... Znaczy to bardziej na zakup. A propos... No właśnie, Filharmonia też jest po 20 milionów potem w 2021 i 2022 roku też jest taka... No i za taka... chwilkę może prezydent powiedzieć, no bardzo mi przykro, nie mamy pieniędzy na realizację Filharmonii. Czyli zakupiliśmy budynek, zakupiliśmy grunt, ale nie mamy środków na realizację inwestycji. Zawsze warto wrócić do ekonomicznej sprawy, czyli do tej współpracy z Teatrem Płockim. Ja uważam, że ten pomysł nadal warto analizować w kontekście tego, żeby zaoszczędzić właśnie pieniądze na te drobne rzeczy, o których mówimy, bo naprawdę wchodzimy w taki czas samorządu, że determinują naszą jakby pracę i pracę prezydenta ludzie, którzy cieszą się z tego, co mają dookoła siebie. I warto to zrozumieć. To dlaczego godziliście się państwo na to, żeby przedstawił prezydent Terebus tylko część zagospodarowania terenu, tylko od kwartału Królewieckiej i Nowego Rynku, a nie od strony Jachowicza? Rozmawialiśmy o tym, żeby przedstawić nam plan zagospodarowania dla całej tej części. Czyli teraz, jeśli są plany i jest to zapisane w budżecie, wykupienia antypodkowy, to w takim razie żądajmy tego, żeby przedstawiono nam wizualizację dla całego terenu, a nie dla tego skwerka zieleni. Ja powiem szczerze, że jakby zawsze ten konsensus w koalicji musi być zachowany. Natomiast gdyby pani mnie zapytała, ja się nie zgadzam z tym, co w tej chwili jest realizowane przez samorząd miasta, ponieważ ja jestem stuprocentowym zwolennikiem teorii współpracy z samorządem wojewódzkim w kontekście zbudowania tej sali koncertowej na bazie teatru. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzilibyśmy ze 20 milionów po to, żeby radni mogli zagospodarować na swoich osiedlach. Natomiast to jest kolejna jakby tematyka, gdzie kreatorem tego pomysłu jest prezydent.
de facto. I pytanie właśnie w kontekście 2021 roku, gdzie my będziemy z realizacją tego zadania, bo w mojej ocenie jeszcze nie jest za późno, żeby wrócić do tego pomysłu, który został przedstawiony prezydentowi, po raz czwarty to dziś powiem, na bazie tego teatru, po to, żeby zaoszczędzić tak cenne pieniądze w kontekście tej budowy stadionu, żeby móc ogarniać, że tak powiem, osiedla, bo tam potrzeby są zdecydowanie duże, jeżeli chodzi o problemy zgłaszane przez mieszkańców. No właśnie, ja pamiętam naszą rozmowę, Panie Tomaszu, z tego roku jeszcze i z poprzedniego, gdzie Pan wspominał, podsumowując ubiegłoroczny budżet, że zdecydowanie za mało było tych inwestycji drobnych, w chodniki, uliczki, w te rzeczy, które bezpośrednio mieszkańcom pomogłyby i ułatwiłyby codzienne oczywiście funkcjonowanie. Oczywiście bije się w piersi, bo można było więcej. I niestety wychodzi na to, że przyszłoroczny budżet będzie podobny, zdominowany przez stadion, podobnie jak nasza dzisiejsza rozmowa, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. I pan Tomasz Kominek. Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję bardzo. A z państwem widzimy się i słyszymy już za tydzień. Przekrój tygodnia.